Kameralna atmosfera i nastrojowa muzyka na żywo w blasku świec. To coroczna jesienna oferta Centrum Kultury w Tworkowie, która ma już swoich stałych miłośników. Dlatego również w miniony piątek nie brakowało chętnych na spędzenie tak zaaranżowanego wieczoru. Na 10 minut przed piątkowym koncertem w Tworkowskim Centrum Kultury stoliki były już prawie wszystkie zajęte. To znak, że i tym razem propozycja na tak zwany wieczór przy świecach spotkała się z dużym entuzjazmem. Mieliśmy tu jeszcze takich fajnych artystów i z Katowic i no w każdym razie co roku to jest inny repertuar. Fajnie tu jest. Czyli obecność obowiązkowa. Tak, 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 tak. A w tym, jak i w ubiegłym roku, o odpowiedni nastrój zadbała tutaj Barbara Broda-Malon, która w towarzystwie swoich muzyków Grzegorzem Kasperczykiem i mężem Sebastianem Malonem zaprezentowała się w utworach Ewy Demarczyk, Anny German i Alicji Majewskiej. Zawsze tego rodzaju muzyka była mi bliska. Jest to nasz recital, który już gramy 10 lat, taki sentymentalny pierwszy, który właśnie został złożony głównie z piosenek festiwalowych. Jeździliśmy na festiwale właśnie tego typu z piosenką aktorską i postanowiliśmy zrobić taki recital. Dlatego te artystki, bo bardzo je cenimy. Grand Vals Brillant, Tango d'Amore i skrzypek Hercowicz to tylko niektóre ze słynnych piosenek w interpretacji zespołu ze Śląska, jakie tego wieczoru wysłuchała tworkowska publiczność. Pani Barbara jest u nas już drugi rok. W tamtym roku było pięknie, cudownie, więc postanowiliśmy jeszcze raz spróbować, bo ludziom się bardzo podobało. Rok temu dokładnie byliśmy z recitalem G kontra G, czyli piosenki Marka Grechuty kontra piosenki Anny German. I jesteśmy zaproszeni właśnie po raz drugi i tym razem z recitalem Ocalmy je od zapomnienia. Bardzo ciepła publiczność, bardzo taka wrażliwa, wesoła, więc w takich miejscach cudownie się gra. Wieczór przy świecach to obok uczty muzycznej również kulinarna, dlatego tradycyjnie po koncercie na wszystkich gości czekała kawa, ciasto i pieczone jabłuszka, które według zapewnień organizatorów niezmiennie robią furorę.